Cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Fortnite. Dzisiaj gramy sobie z budowaniem i tak jak w poprzednim odcinku zapowiadałem, spróbujemy odwiedzić ten straszny dom i tam tam zacząć rozgrywkę i tam zrobić niezły dym, tak, że tak powiem. No już kliknąłem graj, tak, już nam się gra włącza. Zobaczymy, jak to nam pójdzie dzisiaj. Szczerze nie nastawiam się na jakiejś dużej ilość tutaj likwidacji. Raczej chcę ewidentnie trochę się pobawić właśnie z botami, właśnie trochę z tym strasznym domem. Zobaczyć, co tam jest, jak tam jest. Oczywiście jak napotkamy tutaj żywych, że tak powiem, przeciwników, w cudzysłowie żywych, no to oczywiście nie będziemy też im dłużni, tak? Dobra, jest ekran ładowania, to już tradycyjnie. Zachęcę do subskrypcji kanału, na dole przycisk subskrypcja z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem, będzie mi naprawdę bardzo miło. No to co? Oj, zupełnie nam nie pasuje, no ale słowo się rzekło, słuchajcie, słowo się rzekło, więc lecimy tam. Zupełnie nam to nie będzie pasować, zupełnie nam to nie po drodze, ale mamy tam się dostać, to się tam dostaniemy. Trzy, dwa, jeden. I ruszamy. Oczywiście kierowcy busa podziękowaliśmy. Wiecie co, to ja już skoczę, tak? Myślę, że może... No, lecimy. Znowu się zrobi pewno ten szary ekran taki. Kilometr. Kilometr jest ładny kawał, nie? Naprawdę bardzo fajna jest ta gra Fortnite. Naprawdę twórcy mieli genialny pomysł, tak? W sumie w swojej prostocie, bo w sumie to nie jest jakiś, to jest prosta sprawa, tak? Taki deathmatch, tak? Po prostu wrzucamy tutaj graczy i zabijajcie się nawzajem, tak? Ale jednak to jest na tyle dobrze faktycznie tutaj zrobione. Też opcja faktycznie, że ta gra jest darmowa, tak? Oczywiście są elementy płatne. Ale w sumie nie trzeba, naprawdę nie trzeba tego kupować, żeby mieć w pełni fajną rozgrywkę. Nie jest to z tych opcji, że po prostu jak sobie nie kupimy, bo są takie gry, niestety, ubolewam nad nimi trochę, bo są przecież takie gry, gdzie po prostu jak nie zakupimy jakichś dodatkowych, to po prostu no i tak będziemy, tak powiem, w tyłek bici przez innych graczy, którzy sobie to wszystko zakupili. Dlaczego ubolewam? No bo ja szanuję oczywiście, że twórcy chcą zarobić. To jest taka sprawa oczywista i logiczna. Jak ja bym coś zrobił, tak to też chciałbym na tym zarobić, tak? No, może nie tyle, że... Ale no, na pewno nie chciałbym dokładać do interesu. Tak, ja bym siedział, nie wiem, godzinami tworzył grę. Logiczna sprawa. Ale dlaczego mówimy, albo jest darmowa, albo jest płatna, tak? Że zawsze może być po prostu płatna gra, jak większość gier, tak? Po prostu z automatu mówimy, jest gra płatna, chcesz? Dobra, zapłać, dołóż nam, jasne. Zawsze można coś takiego zrobić, ale nie ma musu. No i właśnie taki jest w sumie Fortnite, ale się rozgaduje. A tu przecież trzeba walczyć. Co tu jest? O, to ci. Bum? Nie, to nie jest na bum. Człowiek tam przebiegł, nie? W sensie przeciwnik. Dobrze widziałem. I chyba nawet nam go tutaj wylosowali. No dobra. Tak trzeba, spalmy ten przeklęty dom. Bo to należy robić z przeklętymi domami, słuchajcie. Żadne tam remonty. Tylko ogień.
O, amunicja, tak. Bo akurat nie tej, a nie, trochę nam dali tej też. Faktycznie jej mamy mało. O, ale nas zaskoczenia wziął. To ci bandyta. Lecimy jeszcze raz, tak jak sobie powiedzieliśmy. Spróbujemy jeszcze raz tutaj. O, ma tą taką maskę wilka, tak. Jak już mówimy o Grze o Tron, to nie będzie wilkora, tak. No. W ostatnim odcinku właśnie też mieliśmy tą maskę, tak? Mieliśmy te dodatkowe tej możliwości. Proszę, za trochę sobie tutaj zobaczymy, co tu jest w środku. Za pośrednictwem tego właśnie gracza. No ale za chwilę sami tam sobie polecimy. O! To nie wiedziałem, że jak mam koronę, to mam więcej doświadczenia zdobywam. Warto wiedzieć. Oto! Ciekawostka. Pasuje nam, nie pasuje nam, tak jak wtedy. No, dolecimy. O, mamy tu motywy z Gwiezdnych Wojen, widzę. Fajna sprawa. Bardzo fajne są Gwiezdne Wojny. W szczególności ta saga typowo George'a Lucasa, tak? Czyli no... Czwórka, piątka, szóstka, jedynka, dwójka i trójka, tak? Chociaż czwórka, piątka i szóstka to jednak najlepsze. Moim zdaniem oczywiście też. W sumie wiecie, ja już 30 lat przekroczyłem, to ja już też inaczej spoglądam, nie? Dla mnie to inne te filmy, pewno dla niektórych z was inne, a dla niektórych jeszcze inne, jeżeli ktoś ogląda mnie na przykład, no jeszcze tutaj z bardziej zaawansowanym wiekiem niż ja. Kuch, naprawdę te Gwiezdne Wojny nam tu dali, po całości. Dobra, cyk. Tak sobie. Jeszcze tamtą ruderę chcę zobaczyć. Nie wiem po co ten napiwek, ale sami tam. Dobra, wypijemy sobie osłonę. Jednak wolę tak. Lepszymy sobie broń od razu. Ach, kurczaki! No. Nie mogę przez to. O. Dobra, 3. Weźmiemy sobie tu. No, gdzie są te demony? Nieźle, nieźle. No dobra chyba.
mimo wszystko trzeba tutaj jednak trochę podpalić. Na pewno tu. Widzicie gdzieś ich? Próbujemy te wszystkie tutaj zdobyć. O ile się uda w ogóle. Szkoda, że nie mam dobrej strzelby, tak nawet nie chciałem jej tej ulepszać, bo ona jest z natury słaba. Chyba, że sobie ulepszymy tą, co teraz tutaj leży. Bo jednak na takie zombie to chyba strzelba byłaby najlepsza. Tutaj też typowo z horrorów motyw, tak? Te kukurydze. Okej, mamy kolejne. Jeszcze jedno, tak? No tu mamy znacznik. No i mamy jakieś zadanie ukończone, no fajna sprawa. Lepiej mieć ukończone niż nie mieć ukończonego. Strzelałem, nie wiem skąd. Mamy dalej tutaj zombiaków. Na tyle. O! Pożar w chałupie! No nie! Chodu! Słuchajcie, trzeba uciekać! No, nieźle! Udało się. O nie, tylko nie spuń teraz tutaj, kolego. No, ale udało się. Pokonaliśmy. Ej, bo teraz kurczak nas zabije. Nie. To by było zabity przez kurczaka, słuchajcie. To hit YouTube'a byłby. Ale już to nie będzie hit YouTube'a. Ale akcja, słuchajcie. Szkoda, tam dużo dobrych rzeczy zostało, no ale po co trupowi takie rzeczy, chociaż i tak jest duża szansa, że nie wyjdziemy z tego żywi. Dobra, żyjemy, tak? Jest cud. Teraz możemy zaryzykować, zabić tego.
O-o. Fu! Udało nam się, dwie likwidacje. Właśnie dlatego chciałem, tak jak powiedziałem, że możemy zaryzykować tutaj pójść, bo widać było, że ktoś się tu kręci. No i zdobyć po prostu no tutaj jego zaopatrzenie. No i wracamy do gry, wracamy mocno do gry. Apteczka już jest zużyta. Osłona. Wszystko przeładujemy. I lecimy, słuchajcie, i lecimy. Jeden klucz mamy, tak? Czemu nie? Skorzystajmy. Dobrze, wiemy, że może nam to uratować życie, te trochę osłony. A, tak nie mogę przejść. Tak? Tak mogę. Dobra, w końcu zdobyliśmy tamto, to spróbujmy jeszcze raz. Kolejne zlecenie przyjęte. O, i znowu jesteśmy stosunkowo blisko tej postaci. Chociaż faktem jest, że musimy też uciekać przed burzą. No co? Uciekamy, uciekamy. Faktycznie ta burza już nas goni, a już raz w sensie. W tym meczu, tak, cudem żeśmy uniknęli śmierci od burzy. Już byłem przekonany, że tak właśnie będzie, tak? Jak tutaj ten zombie kurczak nas zaczął atakować, prawda, małe te obrażenia, ale zaczął zadawać, a potem jak zobaczyłem, że idzie ta burza, to mówię, uuu, Michu, koniec. Gdzie on jest? Już gdzieś się ukrył przytomnie. Warto. W mojej ocenie warto. Znowu te zombioki. Okej, myślałem, że to ktoś idzie i to się tak zaczęło robić. No słuchajcie, 12 już tylko zostało, dwie likwidacje mamy. I to dwie były w sumie tak pod rząd, tak? Nie inaczej. No, zombie nie liczą, bo to już by było tych likwidacji, ho 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 i trochę.
Mam wrażenie, że słyszę jakieś strzały, ale... Ale już wątpię, czy nie... Już sam w sobie wątpię, czy to mi w uszach dzwoni, czy co? To chyba będzie nasz cel nawet. Dokładnie, no słuchajcie, dwa zlikwidowane cele w jednym meczu. Muszę poklepać się po plecach, słuchajcie. Dobra, 10 graczy zostało. Nie, już nic raczej tutaj nie potrzebujemy. Jak już to jedynie, abyśmy mieli jeszcze jeden klucz, jeden taki podwójny otworzyć. Tamto bym się jeszcze pakował. O! Spróbujemy go dogonić. Mimo iż on autem, a my pieszo. Dobra, słyszę go, nie widzę. Tam. Tam jest znak, może być. A. Nie ma sensu go tak gonić, słuchajcie, chociaż w sumie pójdźmy trochę tam w stronę kręgu burzy. Uda... O proszę, korona! Ha! Sukcesja, słuchajcie! Przejęliśmy koronę! Dobra, warto by było jeszcze tę koronę utrzymać na głowie, tak? Czytaj, zwyciężyć. Aha. Już wiem, czemu porzuciliśmy. Gdzie ty jesteś? Tu. Ha! Chwała sukcesji, słuchajcie, rozszarpaliśmy go! Słuchajcie, jeden przeciwnik nam został, za ile możemy być naprawdę królami? Dlaczego mówię królami? No bo... Tak jak... O nie, 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 nie! Słuchajcie, udało nam się. Oj, dawno, dawno nie mieliśmy królewskiego zwycięstwa. No super sprawa. Naprawdę fajna. Fajnie tutaj nam poszło, słuchajcie, królewskie zwycięstwo. Wiecie co, szczerze chciałem powiedzieć, że teraz sobie trochę w Syberię pogramy, ale nie. No bo jak mamy królewskie zwycięstwo, to faktycznie zaczniemy teraz z tą koroną, więc tutaj faktycznie fajnie to będzie, tak? Jeszcze tutaj ten jeden odcinek Fortnite'a zagrać.
żeby faktycznie mi tutaj z koroną. No super, super wyszło. Naprawdę królewskie zwycięstwo nie zdarza się często. Suma koronowanych królewskich zwycięstw jedna, natomiast na pierwsza. W sumie to jest też trochę takie, żeśmy wygrali z koroną, tak? Czyli jakby taki bonus, tak? Co prawda ta korona była przejęta. No ale tak jest. Super sprawa, fajnie wyszło. No dobra, no to co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało, ja bawiłem się dzisiaj bardzo dobrze. Jeżeli tak właśnie było, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, na dole przycisk subskrypcję, dzwoneczek, łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i co mogę jeszcze dodać? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!